Od paru tygodni pracujemy na terenie katedry, właściwie jej wnętrza. Przed ściągnięciem tych nawarstw, które Państwo mogli sobie zobaczyć, znajdowała się posadzka i oczywiście ławki na niej. W momencie, kiedy odkryliśmy ławki, okazało się, że mamy do czynienia z płytami nagrobnymi. Tych płyt nagrobnych, takich posiadających epitafiów, posiadających inskrypcje, mamy 4, natomiast w sumie mamy ich 20. Po ściągnięciu przez firmę budowlaną płytek posadzkowych, zabezpieczeniu płyt nagrobnych, okazało się, że zaraz pod płytami wystąpił mur fundamentowy, który zgodnie z naszymi ekspertami, z panem profesorem Andrzejem Legendziewiczem z Politechniki Wrocławskiej, okazało się, że ten mur jest z lat 20. w 30. wieku XIII. Mamy czyli tą pierwszą taką naszą kolegiatę, którą dawno chcieliśmy odkryć. Myśleliśmy, że ona będzie znajdować się troszeczkę obok kościoła. Okazuje się, że ona jest w jego centrum, czyli tak jakby kościół jest wpisany w kościół. Trochę jesteśmy zaskoczeni, chociaż badania georadarowe, które były zrobione w 2016, pokazały nam pewne anomalie na terenie tutaj katedry, ale nie wszędzie mogliśmy wejść z tego względu, że stały ławki. Okazało się, że te anomalie, które słusznie interpretowaliśmy jako pozostałości nawarstwień architektonicznych, rzeczywiście nimi są. I to są te właśnie przykłady. Ale nie spodziewaliśmy się, że odkryjemy kratkę schodową ze schodami, z pięknie malowaną cegłą, z niesamowicie precyzyjną, wykonaną fugą, że mamy płytki posadzkowe, że mamy pomieszczenie, które jest najprawdopodobniej zachrystią, że w samym centrum znajdziemy sobie w ołtarz, znajdziemy sobie sakrarium, no i oczywiście pochówki, które są częścią prezbiterium, ponieważ pochowano tam osoby, które naszym zdaniem nie były przypadkowe, czyli takie, które zasłużyły się na rzecz kościoła. Zamknęliśmy prezbiterium. Prace na razie są zawieszone, kontynuować je będziemy w październiku.